Siemano, siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa. Ja już w końcu z moją normalną głową wyleczony. Co prawda straciłem w tym momencie okulary, którymi były, prawda, anty-X-y, dzięki czemu miałem kontrolę przez jakiś czas, co prawda, ale miałem kontrolę nad X-em 2.0. W dzisiejszym odcinku postanowiłem dopuścić się pewnej szalonej, naprawdę szalonej rzeczy, ale o tym powiem wam później, ponieważ nie chcę tak zdradzać z tego, co tak naprawdę chcę zrobić. Musicie oglądać dalej, żeby się dowiedzieć, co takiego zrobię, a to jest naprawdę chore, co ja chcę dzisiaj zrobić, ale mam nadzieję, że się wszystko uda. W każdym razie, na samym starcie, łapka w górę, subskrypcja, wbijajcie na kanał Szybson Plus, ponieważ tam zaczęły się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Musicie to zobaczyć, ponieważ dzisiaj odkryłem tam pewną rzecz i usłyszałem pewien głos. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to był za głos, a uwierzcie mi, warto, no to wbijcie na kanał Szybson Plus i tak samo zapraszam na serwer kidowice.pl, to jest serwer dla was, serdecznie was zapraszam. Tam nowy, teraz od nowa zaczęły się jakoś, w ten weekend zaczynają się na nowo one bloki, więc wbijacie, możecie swoje wyspy od nowa zbudować, jakiś odcinek z waszych nowych wysp pojawi się na kanale Szybson Plus, więc wbijajcie na serwer kidowice.pl i grajcie. Dobra, słuchajcie, lecę po Dave'a, bo będę dzisiaj potrzebować jego pomocy w tym całym przedsięwzięciu, który ja dzisiaj chcę zrobić. I zaraz wam powiem, co dokładnie chcę zrobić, tak samo jak będę mówić to Dave'owi, ponieważ ja nie wiem, jak on to odbierze w ogóle, czy mi się ten pomysł spodoba, czy on jest tak rozwalone, co tu się wyprawia? Dlaczego jakieś wyważane drzwi były chyba? Halo, panie Dawidzie! Panie Dawidzie! Hello! Zapraszam za mną, bo mam pytanie. Co tu poszło nie tak? Dlaczego nie ma drzwi? A, zrobiłem to dla Pawła Paliona, bo był za duży na mutancie i tak wiesz, no, mieścił się w drzwi, ale otworzyłem mu tak bardziej, żeby miał lepiej. No okay. I nie chciałbym się tego zabudować. Zapraszasz mutanta do domu. Dziwne jesteś. Mutanta X nie, mutanta Paliona. No dobra. Dobra, słuchaj, mam... Dobra, czekaj, ale to na spokojnie. Ustańmy sobie tutaj i porozmawiajmy. Mam pewien plan dzisiaj, którym chciałem, żebyś mi pomógł. Ja ci muszę streścić szybko sytuację, jak wygląda. Ogólnie stworzyłem X-a 2.0, który był silny, o czym wiesz. I straciłem kontrolę nad nim. On się wyrwał i nie wiem teraz, co się z nim dzieje. Nie wiem, gdzie jest. Co oznacza, że mamy dosyć spory problem. Dodatkowo, jak widzisz, nie mam już głowy tego Y-ka. I nie mam też okularów anty-X-ów. Już nie muszę nosić tej czapy, gdzie ja mam nawet, wywaliłem już gdzieś. Nieważne, w każdym razie już nie muszę tego nosić i po prostu, no nie odzyskam już tej kontroli raczej nad X-em 2.0, więc postanowiłem posunąć się do pewnego czynu, który, no, jest niebezpieczny, ale jest to jedyne tak naprawdę rozwiązanie, które w tym momencie widzę i jedyne sensowne, które wydaje mi się do zrobienia, a mianowicie chcę się zamienić w X-a 3.0. Jest to idiotyczny pomysł, muszę go zanegować, ale... No, słuchaj, no nie. Z racji ja powiem... na to, że wszystko się kończy, no to czemu nie? No tak, bo ta bomba, no ale stary, może właśnie, może ten X, którego się zamienia, ten X 3.0 będzie na tyle silny, że będziemy w stanie, tak naprawdę, wiesz, jakby ci to powiedzieć, no może zdetonować tą bombę jakoś, nie? To, może tak, no nie wiem. Jak nie wiecie, o jakiej bombie mowa, to wbijajcie do Dave'a, bo tam wszystko było. No, ale wiesz, no to jest jakiś plan, nie? Ja bym na to, że tak powiem, przystał, żeby takie coś spróbować zrobić jednak mimo wszystko. Jasne. Ja już wszystko przygotowałem, jasne, więc zapraszam do mojego laboratorium na górę. Aha, bo to okej, dobra. Tak, będzie trzeba tutaj, prawda, wykonać odpowiednie rzeczy. Ja już wypiłem kilka leków, które były mi potrzebne do tego, żeby rozpocząć całą procedurę. A teraz dodatkowo potrzebuję już tylko, żebyś użył tych 4 płotek na mnie. O. Dobra, jestem. Te 4 płotki, ja wejdę tutaj w to miejsce. I będę potrzebować, żebyś tutaj, prawda, otworzył szybę, wrzucił wszystko do środka. No i liczę w jakiejś kolejności, czy nie? Wiesz co, tego nie wiem. Tak naprawdę wszystko po kolei. Jakoś naraz możesz nawet, wiesz, raz, dwa, trzy, cztery, tak rzucić wszystko. Dobra. Bo po prostu musi się zrobić taki młyn, musi się to wszystko... No, w ten sposób przerabiałem te X-y, no mam nadzieję, że to na mnie też zadziała. Tylko, że to nie jest rzucana podka, tylko lingering. Spokojnie, to jest rzucana, nie przejmuj się. To jest rzucana. Nie przejmuj się, to jest rzucana, zaufaj mi, to jest wyjątkowa płotka rzucana. Dobra, no słuchaj, ja wydaje mi się, że jestem gotowy, ja wejdę tutaj, zróbmy tylko całą procedurę. Tylko jak ja ci to tam mam rzucić, jak tutaj nie ma dziury? No co ty zrobisz? Otwórz mi tu drzwi, żebym mógł tam przejść. Dobra. Dobra. Ej stary, ale ja się trochę boję, no ale dobra. Czekaj, i tu ci zrobić dziurę? O. No na przykład, zamknij te drzwi, nie wiem co się ze mną stanie, wiesz. Od razu jak ten, to najlepiej to zamuruj, nie? Żeby nie było przypału. Ej, nic dobra, się ale stanie. Czekaj, bo jakby coś poszło nie tak, nie? To powiedz wszystkim, że są super, ty też jesteś super i uciekajcie, bo ta bomba na pewno wybuchnie, dobra? Okej, i dziękuję za przekazanie mi twoich kanałów, dzięki, nie musiałeś, ale dziękuję. No dobra. Dobra, no, możemy lecieć. Jesteś możemy gotowy? Lecieć. Tak, jestem gotowy. Rzucam. Dawaj, uwaga. Raz, jest pierwsza, dwa, druga, trzy, trzecia, cztery, czwarta.
Zamykam kotłownię. Coś się zmienia? Dobra, jest, stary, poszło. Ma, widzę, ja że mam białą jesteś. Rękę. Widzę, że mam białą rękę, czekaj, wypuść mnie. Nie, to nie to. To, dobra, na całe szczęście damy przycisk, już go wyłączyłem i on nie dezaktywuje działania ten. Dobra, uwaga, wychodzę. I uwaga, czy udało mi się zmienić całkowicie, dobra, uwaga. Mam zielone! Masz zielone właśnie, ja nie wiem dlaczego. Dobra, to co tu się wyprawia teraz to jest, no dobra. Nie, no to jest dobrze, bo jestem jakby dobry, nie? Teraz i mam nadzieję, że wiesz, że to wszystko będzie działać. Dobra, tu będzie trzeba zmienić projekt X3.0 w tym momencie. Tylko teraz trzeba jeszcze popracować nad tym, żebym ja był wzmocniony, bo to co ja teraz mam, to nie jest wzmocnienie. Ja po prostu teraz dokonaliśmy przemiany. Ej, nad tym wzmocnieniem będzie trzeba jeszcze trochę popracować, bo ono chyba nie jest takie łatwe, ale będzie trzeba to zrobić. Dobra, teraz tak, uwaga, musimy przeprowadzić test. Rozstaw anty-X-y. Dobra, jest ryzyko, że umrę, ustawisz, ale, że... Jak nie umrę, to będzie dobrze. Dobra. No tak. Uwaga. Dobra, jest git. Jest git. Nie działa to na mnie, jest git. Dobra. Ej, dobra, stary, co my w tym momencie zrobiliśmy? Dobra, teraz muszę zrobić tak. Musimy zobaczyć, czy mnie zwykłe X rozpoznają, czy będą chciały na mnie lecieć, czy będą jakby, czy zaakceptują moją obecność jakby, nie? Trzeba to sprawdzić. Kurde, też, więc... Nie powinny cię atakować, nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że będą, ponieważ niebieskiego atakowały. Widać, rozpoznają kolory i są świadome tego, kto jest niebieski, a kto nie. W sensie, kto jest czerwony, a kto nie. Więc czy tu mamy jakiekolwiek X-y? Wiesz co, na pewno... Ja ich nie widziałem. Gdzie na warcie ostatnio. Gdzie one się pozbierały? Właśnie idę poszukać, stary, bo... Nie wiem, nie widziałem nigdzie tutaj. Ej, dobra, stary, może one się ewakuowały przez to, że ta bomba jest. Czekaj, pod domkiem bzyka są. Dobra, lecę tam. Uwaga, założę sobie elytrę. Pyk. Dobra, lecę. Lecę tu. O nie, ale lag. Dobra, jestem. A tu ja są, tu jestem są, schowany. Widzę. O nie, jestem schowany. Nie, gonią mnie. Gonią mnie ewidentnie. Nawet nie chcę się z nimi bić, bo ja nie jestem jeszcze wzmocniony, więc nie chcę tego, zaprzepaścić. Ale ewidentnie mnie gonią, więc są nastawione negatywnie. Dobra, no, czyli nie działa. Czyli dobrze, czyli bardzo dobrze, że tak jest, bo to oznacza, że jestem... dobrze, no. No dobrze, bo jestem dobrym miksem, nie? Tamtego też atakowały. Teraz najważniejsze, wiesz, tu ja teraz wiem jak jest, to mam nadzieję, że nam nikt kontroli nie przejmie. Ale no to jest, że tak powiem, ryzyko zawodowe, jak to się mówi, ale cieszę się. Cieszę się, że się udało to zrobić. Teraz jedyne co, to musimy mnie wzmocnić, panie Dawidzie. I jak to zrobimy, to postaram się moją siłą zniszczyć tą bombę w taki sposób, żeby ona nie detonowała. Dobra widzowie, rozdzieliłem się już z Dave'em, ale przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl, ponieważ ten X2.0 miał miecz, który mu zrobiłem. I teraz tak, ten miecz był schowany w tym młynie. I teraz jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle to tutaj jeszcze jest. Czy ten miecz gdzieś tutaj się, że tak powiem, skrywa, czy on go zabrał, bo... Tego nie wiem tak naprawdę. Nie wiem, co się z tym mieczem stało, nie wiem, czy ten X ma go w posiadaniu, czy nie. Tutaj w tej skrzynce to było, uwaga. Kurczę. No niestety, nie, no to najgorsza informacja. Będę musiał zrobić inny miecz w takim razie, który będzie również silny. Taki, żeby mieć jakikolwiek, że tak powiem, z nim szansę. Aczkolwiek szczerze wam powiem, że nie wiem totalnie, jaki powinienem mieć miecz. Bo na przykład wiem, że Paweł ma taki bardzo mocny miecz, który gdzieś tam dostał jakoś nielegalnie, czy nie wiem o co z tym mieczem chodzi. Ale ja szczerze wam powiem, że nie mam takich w ogóle rzeczy. No i tak naprawdę mam tą broń, ale jako X powinienem być, no co to, jak to wygląda, no. Powinienem mieć jakiś wielki miecz, jakąś wielką broń. Nie wiem, czym się tutaj totalnie mam bronić, tak wam przyznam szczerze, ale no i jeszcze trzeba się jakoś wzmocnić. Dobra, wiecie co, zróbmy tak, weźmy sobie jakieś diamenty, o ile mam. No tak myślałem właśnie, że ja już dawno diamentów nie używałem. Czekajcie, ja tutaj miałem taką skrytkę. Aha, tu mam płotki na niewidzialność, no dobra, to też fajnie, ale ja bym potrzebował diamenty. Wychodzi na to, że ja diamentów totalnie nie mam i totalnie nie jestem przygotowany na to, żeby zrobić sobie taką broń. No nic widzowie, chyba będziemy musieli po prostu w następnym odcinku siąść do tego, żeby jakoś tą broń, że tak powiem, zorganizować sobie. No bo póki co to widzę, że tak nie mam żadnych rzeczy tak naprawdę, jeśli chodzi o to. Będę musiał zdobyć to, żeby zdobyć jakieś najpierw diamenty, później netherite, będę musiał zdobyć tak, żeby zrobić jakiś miecz, jakiś taki logiczny, no bo ja przyznam się, że ja w ogóle miecza nie używam, bo mi nie był potrzebny, ale od kiedy są te X-y, to te miecze by się naprawdę przydały. Ja wiem, że no tam w ratuszu jest sporo tych diamentów, jakbym zabrał jeden blok, chyba by się nikt nie zorientował, tak mi się wydaje, aby mi to bardzo pomogło. No nic widzowie, będziemy musieli nad tym pomyśleć jutro, w każdym razie dzisiaj to by było na tyle, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, elo!